Witaj w wideoprezentacji gry. Dlaczego wideoprezentacji, a nie recenzji? Wielu z Was o to pyta, podnosząc argument, że Krzyśku, w tych Twoich filmach z cyklu wideoprezentacji, a nawet wideozapowiedzi, to czasem jest więcej informacji niż w niejednej wideorecenzji, czy w ogóle pisanej recenzji, które się pojawiają na różnych serwisach internetowych. No już śpieszę powiedzieć dlaczego. Dlatego, bo jestem człowiekiem bardzo, ale to bardzo starej daty i mnie wychowano tak, że jak się recenzję pisze, czy recenzję wygłasza, to trzeba dany produkt znać od podszewki. A ja po prostu większości tych gier, które recenzuję, nie znam od podszewki. Bo produkt, grę zna się od podszewki, gdy się ją ukończy i to najlepiej kilka razy i dopiero wtedy zna się jej wszystkie niuansiki, wtedy można recenzować. O, zrecenzować to ja mogę Wam Mass Effecta, bo każdą z tych gier przeszedłem kilka razy. Jestem maniakiem, miłośnikiem i wiem o tej grze wszystko, to mogę Wam zrecenzować. A swoją drogą dajcie znać, czy chcecie, żeby Wam taką Normandię zunboxingować, bo bardzo się waham, bo tutaj dużo do unboxingu nie będzie, ale z drugiej strony rzecz nietypowa i ciekawa, której nikt inny nie ma. Ja sobie zdaję sprawę, że w chwili obecnej typowe media growe publikują recenzje gry, nawet jeszcze nie mając jej w ręku, tylko na podstawie tak zwanych informacji prasowych, no ale efekt jest taki, że oni się bardzo, bardzo mylą. Często później wykupujecie grę na podstawie recenzji, która powiedzmy nie była trafna, no bo informacja prasowa podchodzi od wydawcy, a wydawca przecież tą grę reklamuje, a nie mówi rzeczywiście jak jest. No i później jest jeden wielki syf, no ja nie chcę tego robić, dlatego u mnie są wideoprezentacje, mimo że czasem merytorycznie to ma więcej wspólnego niż więcej wspólnego z recenzją niż niejedna recenzja właśnie u konkurencji. Jeszcze jest też taka różnica, że no typowa recenzja to z czego się składa? Gra jest taka, siaka, owaka, bla, 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 grafika dobra, gameplay dobry, muzyka dobra, bla, 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 koniec. No ja nie chcę też robić takich filmów, chcę dać coś od siebie, chcę Wam po prostu o tej grze opowiadać, zaprezentować. Jaki jest bowiem sens, żebym ja Wam gadał o grafice, skoro Wy możecie sobie obejrzeć pierwszy, lepszy trailer i będziecie wiedzieć, jaka jest grafika, prawda? No stąd, ponieważ jest to coś innego niż typowa wideorecenzja, to nazwałem to wideoprezentacją. A jest / recenzja gry, no bo ludzie wpisują tagi recenzja gry i rzeczywiście dostają coś, co wszyscy inni nazwaliby recenzją. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o grze Firefall. Firefall jest darmową grą. Link do darmowej rejestracji do tej gry znajdziecie w opisie. Tutaj nie ukrywam, ja coś z tego mam, ale mimo wszystko Wam nie będę jednoznacznie tej gry zachęcał. Powiem Wam rzeczywiście jak jest. Link do tej darmowej rejestracji znajduje się w opisie i to jest bardzo, bardzo prawilny reflink. Nie będzie Wam przysyłał żadnego spamu, ba, nie dostaniecie nawet prośby o potwierdzenie maila. Tutaj maila nawet przy rejestracji nie trzeba potwierdzać. Słuchajcie, o Firefallu słyszałem bardzo, bardzo dawno. Bo Firefall to jest w ogóle bardzo ciekawa gra. Ją zrobili trochę ludzie, którzy odeszli z Blizzarda i tam się nauczyli nie tylko jak robić gry troszeczkę inne niż wszystkie, ale również jak robić promocję trochę inaczej niż wszyscy inni. No jak robią promocję gry wszyscy inni? Kupują reklamy w gazetach, kupują reklamy w radiu, w telewizji, kupują reklamy na portalach branżowych, które później recenzują te gry, prawda? Tutaj z jednej strony reklama, z drugiej strony recenzja. No na pewno będzie 100% obiektywizmu. Natomiast ludzie od Firefalla postanowili nie wydawać na to kasy. Zauważyliście, że w telewizji praktycznie nie ma reklam Firefalla. Trochę są banery reklamowe, ale tylko trochę. W radiu też nic nie ma. W ogóle cisza była. Natomiast już od ponad półtora roku oni są dogadani z cosplayerką. Ta cosplayerka nazywa się Krystal i to jest cosplayerka światowej klasy, powiedzmy lower upper class, czyli niższe segmenty tych najlepszych cosplayerek. Nie jest to Jessica Nigri, nie jest to Yaya Han, ale jest to cosplayerka, która, że się tak wyraża, chodzi z nimi w jednej lidze. Dziewczyna ma około 100 tysięcy lajków na Facebooku, robi bardzo ładne cosplaye, co ma znaczenie. Sama jest szprychą, co zapewne panom od Firefalla przypadło do gustu i naprawdę umie się w to wszystko wcielać. Oni się z nią dogadali, efekty widzicie tutaj, te wszystkie
fotografie podchodzą z jej fanpage'a, a link do jej fanpage'u znajduje się tam gdzieś głęboko w opisie, jakby chciał coś obejrzeć więcej. Dzięki temu o tej grze, no po prostu, mimo że nie było takiej nachalnej promocji pod tytułem Firefall, zrób to zaraz, zarejestruj się teraz, zrób to dzisiaj, to wiele ludzi, na przykład ja, się nią zainteresowało i samo poszukało informacji. To jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I tak mi się w ogóle skojarzyło, bo w Polsce też próbowano robić tego typu rzeczy. Tyle, że zobaczcie, o ile na zachodzie dla cosplayerek jest rzeczą naturalną, że one sobie ze swojej pasji uczyniły zawód i z tego żyją i wszystkie topowe cosplayerki zarabiają na cosplayu, a to robiąc cosplaye z gier konkretnych pod zamówienie za pieniądze albo odwiedzając eventy na życzenie, na zamówienie, na pieniądze. Na ich stronach, na przykład na stronie Ja i Han, normalnie można znaleźć jej kalendarz, kiedy ma jeszcze wolne i kiedy może jakąś imprezę uatrakcyjnić, że się tak wyrażę. O tyle w Polsce były próby, żeby to przenieść na rynek polski i w Polsce nie wyszło. W Polsce mniej więcej 2 lata temu była taka sytuacja, że polska cosplayerka wzięła udział w promocji gry i została, jakby to ładnie powiedzieć, zaszczuta, zabita, bo ona to powiedziała oficjalnie. To tak jak, trochę tak jak ja. Ja wam oficjalnie mówię, że ten refling, który jest w opisie, to mi daje klip te wszystkie, ja z tego sobie w pewien sposób chciałbym kiedyś żyć, daje mi hajs, tak? Ja też powiedziała wprost, słuchajcie, będę robiła konkurs cosplayowy do gry X, bo mi za to zapłacili, ja się w ogóle nie wypowiadam, czy ta gra jest dobra, czy ta gra nie jest zła, reklamuję ją, bo mi zapłacili. Została tak zgnojona, że dziewczyna wtedy była jedną z najpopularniejszych cosplayerek, w tej chwili nie ma. Nawet jest taki, bo on to wcale nieprawda, że to był pierwszy i ostatni raz, gdy w Polsce cosplayerka jakaś dogadała się na reklamę, ale ostatni raz, gdy jakaś cosplayerka się do tego przyznała, bo właśnie nawet, żeby było śmieszniej, nie zgnoili jej widzowie, nie zgnoili jej fani, uznali, że to jest normalne. No dobra, dziewczyno, dostałaś hajs, zrobiłaś fajny cosplay, można sobie na ciebie popatrzeć, ale środowisko cosplayowe zgnoiło. To jest fajny temat. W ogóle dajcie znać, czy nie chcecie, żebym o tym analogowego vloga zrobił, bo to jest ciekawe, zobaczcie. Tyle się mówi o tym, że zachodni cosplay jest lepszy, bo może być lepszy, bo tam jest od groma hajsu. Ale jak któraś polska cosplayerka próbuje trochę wyżej podejść i właśnie ten hajs zarobić, to ciekawe to. W każdym razie wracając do Firefalla, strasznie przedługi wstęp zrobiłem, bardzo za to przepraszam. Mam nadzieję, że wybaczycie Atorkowi. Wiem, że lubicie moje vlogi, a to trochę pod analogowego vloga podchodziło, prawda? To słuchajcie, Firefall jest to strzelanka połączona z MMO. Sam nie wiem, czy tam jest więcej strzelanki, czy tam jest więcej MMO. Najlepiej moim zdaniem można zwłaszcza early game'a określić jako taki zubożony trochę Borderlands. Grafika jest właśnie Borderlandsowa, tylko że o ile w Borderlandsie mamy gazillion of guns, to tu tych guns mamy kilkadziesiąt of guns i troszeczkę, ale za to troszeczkę bardziej zróżnicowanych, więc w sumie chyba dobrze wychodzi. Do tego jeszcze nie mamy takich hamartych potworów. No, trochę zubożony jest ten Borderlands, ale za to mamy elementy MMO. MMO takie jak właśnie, takie typowe, czyli zdobywanie doświadczenia, levelowanie postaci, ci drzewka umiejętności, całe community, zawiązywanie gildii, branie udziału w bitwach, w których bierze udział kilkadziesiąt osób, rajdy na bossy, questy itd. Mamy tu właśnie pełne MMO, tak troszeczkę to nawet World of Warcraft zajeżdża, ale tak bardzo, bardzo troszeczkę, bo to, co mi się w tej grze najbardziej podoba, zaraz przejdę do minusów, minusy też są, to właśnie świat science fiction. Nie wiem jak wy, ale ja już na przykład trochę żygam tym wiecznym standardem pod tytułem ork, człowiek, miecz, topór, łuk, mag ognia, mag lodu itd. Wreszcie jest coś nowego. Go. Dzięki temu, że tutaj właśnie mamy, wszyscy noszą givery, to ten gameplay jest trochę inny, trochę unikatowy, właśnie taki strzelankowy i to jest fajnie. Fajnie jest też, iż tutaj mamy tylko jedną postać, która może obsłużyć za przeproszeniem wszystkie klasy postaci. Każda postać nosi bowiem zbroję. Zbroje nazywają się ramy. I to te zbroje zdobywają level, a nie nasza postać. I w zależności od tego,
jaką nasza postać nosi zbroję, to należy do innych klas. I tak może być takim typowym asaultem biegającym z giwerą, może być medykiem, może być technikiem, może być tankiem i w zależności od tego, jaką zbroję założy, to będzie się inaczej poruszać, inne bronie mieć, inne skille i oczywiście, i nawet troszeczkę inaczej się będzie nią poruszać. Tank ma takie wrażenie właśnie się, że on jest taki właśnie tankowaty, taki powolny, bardzo fajna rzecz. Co to daje? Daje to świetny plus w tych wszystkich socjalnych rzeczach, przy gildiach, przy znajomościach. No, słuchajcie, lepiej jest mieć jedną postać, która ma 5 wylewelowanych zbrój i w związku z tym może mieć 5 klas, czy 5 różnych postaci. No lepiej mieć jedną, bo wystarczy raz pójść do gildii, bo jak się przelogujesz, to od razu twoi kumple wiedzą, że to ty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego takiego dziwnego rozdwojenia. No i też oszuści, jeśli ludzie nie mogą nas oszukiwać. Nie ma tak, że tego typowego uwaga, bo przyjdę wojem, prawda? No po prostu wiemy od razu, z kim mamy do czynienia, chyba że sobie założę oddzielne konto. To jest fajne. Fajny jest też early game, bo early game jest już zrobiony. Właśnie te questy są takie, mimo że takie właśnie, nie są to tylko takie typowe questy, pójdź i zastrzel 200 ludzi. Już jak może widzieliście na nocnym gadaniu z Gimperem, tam już właśnie trzeba trochę pchać zręczności, trochę kombinowania. Czasem jest też boss, w którym nie liczy się nie tylko właśnie skill naszej postaci, ale też nasz skill, czy damy radę usunąć się przed pociskami, schować, stryfować. Fajne to jest. Fajne jest nawet to, że trzeba dbać o amunicję, takiego trochę realizmu dodać. To jest super. Co nie jest super? Nie jest super to, że ta gra dopiero zaczyna i widać, że w ogóle nie będę się za dużo o late game'ie rozgadywał, bo tak late game znam tylko ze słyszenia. Natomiast ze słyszenia wiem, że nie jest za dobry w tym sensie, że ludzie, którzy obsługują serwery, mają na razie late game'owców głęboko w dupie, bo tych late game'owców nie ma za dużo, w związku z tym nie ma za dużo rajdów, nie ma za dużo eventów. No, to jest trochę tak, że jak dojdziecie do 40 levelu, no to jeżeli dojdziecie szybko, a oni nic nie zrobią, to prawdopodobnie trochę się ponudzicie. To jest niestety minus. Tutaj na wcześniejszych poziomach też widać, że ta obsługa tej gry dopiero się uczy. Czasem naprawdę tak powiewa taką trochę dziwactwem, taką nawet troszeczkę bym powiedział quasi nudą, w tym sensie, że robisz questa, nagle się pojawia jakiś event z dupy, nie wiadomo o co chodzi, to nie jest fajne. Także ta gra ma też swoje minusy. Jeszcze zapomniałem o ostatnim, moim zdaniem, plusie. Plusie takim, że w tej grze jest 5 tak zwanych ram podstawowych, czyli 5 podstawowych klas postaci oraz 11, tak dobrze zapisałem sobie, bo to też sobie wiem ze słyszenia, oraz 11 klas postaci zaawansowanych. Odblokowuje się je w ten sposób, że albo bardzo długo, albo najprościej to jest doprowadzić którąś postać, którąś ramę normalną do najwyższego poziomu, wtedy za darmo możemy odblokować jedną ramę wyższego poziomu. Możemy ją też kupić za pieniądze zdobyte w grze, tylko bardzo, bardzo dużo, trzeba nieźle poexpić, albo możemy wydać realną gotówkę. To jest kolejna rzecz, która moim zdaniem jest na plus. W tej grze jeszcze nie znalazłem w item shopie rzeczy, które sprawiają, że nam się, że zdobywam jakąś zasadniczą przewagę w grze, czyli nie ma lepszych broni, ale są lepsze pojazdy, a to też daje dużą przewagę, w tym sensie, że bardzo skraca czas zabawy. W Firefallu mamy bardzo, ale to bardzo duże przestrzenie do pokonania i ten przysłowiowy mount, który tutaj jest pojazdem mechanicznym, tym futurystycznym i bardzo, bardzo fajnym, jest cholernie ważny. To jak on działa, to po prostu sprawia, że albo się dostaniemy na miejsce questa w 30 sekund, albo w 3 minuty. Oczywiście darmowe też są, ale te płatne są szybciej, te płatne są lepiej. Także to, ale poza tym jest wszystko ok, czyli jeśli masz czas, to nie musisz za tą grę płacić złotówki, bo później to się jeszcze właśnie kupuje te dodatkowe ramy, ale jak masz dużo czasu, to też sobie normalnie odblokujesz i rzeczy takie związane z wyglądem. Poza tym jest fajnie. Gra też ma zupełnie fajną fabułę. Fabuła jest mniej więcej taka, że w
w planetę Ziemię, walnął asteroid, on miał coś takiego, co się nazywał w sobie krystalite. Ten krystalite co prawda narobił, cała ta asteroida narobiła zamieszania i zniszczeń na Ziemi, ale odkryto, że ten krystalite ma w sobie niezliczone pokłady energii, więc się na go więcej. Odkryto, że w galaktyce Alpha Prime jest go jeszcze więcej, a że ten krystalite umożliwiał podróże międzygwiezdne, to zrobiono taki wielki krążownik i wysłano go w stronę tego Alpha Prime. A niestety ten krążownik, gdy powiedzmy wchodził w nadświetlą, to nieźle rozwalił Ziemię. On bodajże tam rozwalił w Brazylii jedno miasto i doprowadził do reakcji łańcuchowej, w ramach której na Ziemi pojawiło się zło. To zło nie nazywało się Zeus, tylko nazywało się Arachnus. To były takie owadopodobne potwory oraz wrogie humanoidy nazywane wybrańcami i oni chcą nam wszystkim wpierdol wpuścić. No i my jako gracze jesteśmy taką ostatnią nadzieją Ziemi. Żyjemy w takich enklawach ludzi i mamy za zadanie oczyścić Ziemię z tego całego plugastwa. Oczywiście nie będzie łatwo, bo oni mają przewagę i to zarówno liczebną, jak i terytorialną, no ale o to generalnie chodzi. Ci nie ma raz dobrych i nie ma raz złych, jest tylko my ludzie versus ci źli. Co nie znaczy, że w grze nie ma PvP. Jest PvP i to jest PvP całkiem fajnie organizowane, bo właśnie w takich bitwach, w których bierze udział wiele osób, to nie jest tak, że podchodzi do ciebie koleś, pyk, będziemy się teraz strzelać. Nie, to jest właśnie takie wielkie bitwy. I tyle, moi kochani, dajcie znać, proszę, czy unboxingować moją Normandię. Chętnie to zrobię. Dajcie znać, jaką kolejną grę chcielibyście zobaczyć w wideoprezentacji. Niekoniecznie musi to być gra darmowa. Może być w pełni płatna, może być gra nowa. Trzeba będzie, to kupię, pogram i zaprezentuję. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!